Dzień dobry, ja jestem Nerwari, przed Państwem kolejny spory opening. Wcześniej opening za 1000 zł, dzisiaj troszkę mniej, bo 900 zł, ale i tak 39 tysięcy RP, więc trochę jest. Nowe skrzynki, a raczej orby w sumie. No i sobie pootwieramy, trochę tego jest. Każdy orb jest na inną linię, dlatego są jeszcze jakieś tutaj skrzynki, nie skrzynie, tylko torby z skrabem, z którego wypada 6 skin shardów masz, więc sobie pootwieramy. Zobaczymy, jak tam się opłacają te nowe skrzynki. Także standardowa śpiewka, zostawcie kciuki, zostawcie suby, miłego oglądania życzę. W tym odcinku niestety zabraknie Mystery Giftu, bo zamoliłem pałę i nie dodałem ludzi do znajomych. Także w następnym openingu będzie 6 Mystery Giftów. Także zostawcie pod tym filmem swój nick z serwerem i spod tego filmu wezmę 3 osoby i spod poprzedniego openingu weźmę 3 osoby. Także zostawcie swoje niki, jeśli chcecie zgadnąć Mystery Gifta. Dzisiaj niestety brak. Także musicie mi... Ja zapominam takie rzeczy, więc musicie mi na streamie przypominać, żebym wylosował te osoby, bo na streamie zawsze losuję osoby. Ale jakoś mi się, kurczę, to nie udało w tym tygodniu, ani w poprzednim, więc sorki. Jeszcze szybkie ogłoszenie. Jeśli aktualnie ktoś szuka jakiegoś sprzętu, jeśli chodzi o komputery, albo szuka jakieś gierki i tak dalej, czyli wszystko gamingowe, to oczywiście polecam Allegro GG, czyli mojego sponsora i sponsora mojego studia. Także jeśli ktoś potrzebuje komputer, laptop, jeśli ktoś potrzebuje gry, polecam sprawdzić na allegro.gg. Jest to specjalna podstrona właśnie dla gamerów, strefa gracza. Także wpadajcie, sprawdzajcie i dzięki temu możecie... Że sytuacja jest taka, że Allegro wspiera polski e-sport i to jest piękne właśnie. Dlatego jeśli ktoś lubi e-sport i chce, żeby e-sport w Polsce się rozwijał, to można dzięki temu, a czy można właśnie w ten sposób sobie na Allegro coś kupić i w ten sposób podziękować Allegro. I to jest miłe. Jak coś Worldsy 1 października się zaczynają. Jak ktoś wejdzie na mojego streama i napisze wykrzyknik Worlds, to tam będzie info dokładne, rozpiska. Na pewno też nagram filmik, ale to dopiero gdzieś za miesiąc, półtorej, coś takiego. Gdzieś pod koniec września na pewno coś nagramy, ale dobra. Otwierajmy. Bo trochę tego jest, prawda? Także lećmy z tym. PPP, jeśli chodzi o ten, to są wszystkie linie jakby, więc myślę, że sobie tak po jednym z każdego będę otwierał i tak będziemy lecieć. W ogóle z dżungli Jax to dało? Jax to jest top laner. Ale okej. Okay. To jest AD Carry. Mid lane. Gemstone. Tutaj tak samo są te gemstone zwiększone. Więc miło. Na midzie Vladimir, który też jest... Często jest top lanerem, ale okej. Okay. Tak samo na bocie. W sumie teraz jak jest taka meta powariowana, to ciężko tutaj się niekiedy może być zgodzić. O Jezu, Temora dali. Żal. Żal, żal, żal. I tak samo, tak jak mówiłem na początku, są te crab buggy. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak to wyleci. Aszka, okej. Okay. O, to jest ten nowy skin do Diany. Bardzo fajnie, bardzo miło. Lux, ale niestety nie ta super Lux Elementalist. Dalej. Kurde, Nidalka. No Nidalka fajna postać, ale aktualnie niestety nie gram. Ta sama Aszka, że mi się wydaje? Ta sama Aszka, okej. Okay. Nieźle. Nie wiem jaki jest ten, nie wiem jaka jest szansa na ten crab bug. Szukałem na stronie Lola, ale nie było tego newsa na ten temat. A dziwne, bo zawsze jest to, Riot Blitzcrank. Bardzo fajny skin akurat. Bardzo miły. Bardzo fajny skin do Nasusa. Chyba najlepszy. Moim zdaniem. Naprawdę fajnie wygląda. Czy mi się podoba, bo ja za dzieciaka oglądałem Dragon Ball. A to bardzo przypomina Dragon Ball jak odpala żerkę. Crabbug, spoko. Miło. Trundle. Okej. Okay. Project Vein. That's nice. Nie będę tutaj skinów disenchantował ani nic zrobił. Tutaj, no niby... Niby właściciel konta powiedział, że mogę porobić coś, ale nie chcę, żeby później wiecie, miałby coś za złe, żeby zdezenchantowałem, ale on bardzo to chciał, więc zostawię tak jak jest. Tak jak jest. Jeden z moich widzów właśnie, z subskrybentów długotrwałych na Twitchu, mówi: Damian, mam trochę RP, dawaj. No i kurde, jedziemy. Katarina, mech, fajniejsze są skiny do Katariny. Do Sony też są fajniejsze. Mech. Top lane, okej. Okay. Oliver. Spoko. Ostatnio nawet
Obudził chyba Gemstone. Ostatnio nawet w Volibear grałem na solo queue, bo ktoś mi za to zapłacił. Gemstone! Najsik. Ciekawe, czy ma coś z Gemstone'ów już? O, ma tego Alistara. Okej. Okay. Najsik. Spoko. Idziemy dalej. Fajny skin i... drugie Gemstone z rzędu. That's pretty nice. Fiddle. Do supportów go dali. No w sumie ostatnimi czasy rzeczywiście Fiddle bardziej na supporcie niż na dżungli. Jeszcze jeden crabbag, świetnie. Wybornie, wybornie. Karma, bardzo fajnie. Na midzie, a nie supporcie. Ciekawe. Jeszcze jeden gemstone? Kurde, jak sypie, nice. Oj, tutaj nie otworzyłem tego. Co jest? Co jest? Ty, jakie... Dobra, będę już na swoim koncie chyba też to otworzyć. Dobra, wyrównaliśmy. Nice. Ciekawe jestem, co, jak te bugi będą sypały. Bo nie wiem, znaczy wiadomo jest takie, że 6 skin shardów i z każdej klasy, ale się zastanawiam, czy jest jakiś wymóg, że jakiś, nie wiem, jeden skin musi być czerwony czy coś takiego. Nie mam pojęcia. Więc się przekonamy. Zobaczymy. Velcros na midzie, nie na supporcie, też ciekawe. Okej, okay, jest Tarik. No ale ciężko w sumie im to ogarnąć. Tak samo swoje na topie, a bardziej jest grane na midzie i na bocie. Ale ta meta jest aktualnie taka dzika, że ciężko się tutaj zgodzić ze wszystkim. Swain. Okej. Okay. Chwila, dostałem Swaina na topie i teraz na midzie? Okej, okay, może w sumie niektóre postacie są na kilku. I to miałoby sens. Jak najbardziej. Mech. O, to jest ten nowy skin. SSG. Nice. Fajnie, fajnie. Chociaż Jarvan akurat chyba jakoś super nie wygląda. Ten poprzedni skin do Jarvana, ten Darkstar bodajże, super jest. Jest kozackim. Jest kozakiem. Shockblade Z, mech. Mech. Znowu Darius. Ale nie fajny. Kolejny crabbag. I mecha Kha'Zix, fajnie. Ostatnio dużo Kha'Zixem gram. Gravesick może być. LeBlanc. Właśnie, zapomniałem się pochwalić. Na iście wbiłem D1 98 LP. Tak jest. O, to jest bardzo fajny skin do Branda. I na razie się na iście wstrzymuję. Nie będę grał przez następny miesiąc. I dopiero gdzieś tam we wrześniu będę. Będę grał na iście i będę wbijał Challengera. Do końca sezonu chcę utrzymać Challengera, bo będą na pewno jakieś nagrody. Bardzo fajnie skindeszowany. Także taki jest mój plan działania. Caitlyn. Są fajniejsze skiny. Kartusik. Tak sobie ostatnio myślałem, że w sumie często są te jakieś eventy, prawda? I kurczę, chyba nie opłaca się kupować normalnych skrzynek. Bo zauważcie, że jak są te eventy, to zawsze są zwiększone gemstone'y. Jakby szansa na gemstone'a zwiększona. Jeśli wam zależy na gemstone'ach oczywiście, to polecam zawsze poczekać do eventu i dopiero wtedy kupić sobie te orby, czy cokolwiek tam będzie. Kolejny crabbag. Wydaje mi się, że z tych dżunglowych, kurczę, wyleciało najwięcej dżunglowych. Znaczy crabbagów. Nice. Czyli będę musiał tamte kupić chyba. Coś tak czuję. Całkiem fajny skin. Czemu supporty są różowe właściwie? Ej, to jest chyba trzeci skin do Fiddla już. Znacznie dużo Fiddla. Renekton może być. Patrz, co ma fajniejszy do Renektona. Będzie Gemstone. Czwarty. Super. Bardzo fajnie. Lucian. I to jest ten sławny skin, dla którego była cała ta rozprawa w sądzie. Ciekawe, jak to się skończyło w sumie. Bo nie patrzyłem już później. Kto to wygrał i tak dalej. Nie wiem, czy to się rozstrzygnęło w ogóle. Bo to często się słyszy, że te sprawy sądowe się ciągną i ciągną. Do Iverna skin, ładnie. MFK, bardzo ładny skin, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Azir. Niech.
Fajnie, chociaż ten Zubaskin jest mało warty, z tego co... Kolejny fiddle w ogóle! Ile tych fiddlesticków, cholera? Co jest? Ty no... Cztery fiddlesticki. Kurde, strasznie dużo. Dziwne, przecież jest trochę tych supportów. A co chodzi? Czemu tyle fiddlaków daje? O, mój ulubiony skin! Aż mam go na swoich wszystkich kontach, znaczy na tych dwóch co gram akurat. Ale tego skina szukałem przez tyle czasu, kurde. I teraz zawsze nim gram. Kragas to jest jedyna postać, na której raczej nie zmieniam skina jak gram. Tak na większości raczej rotuję sobie skinami. Ale Santa Kragas rządzi. Najlepszy skin ever. Olaf, spoko. Choć Brolaf i tak wiadomo, że rządzi. Czerwony skin plus Gemstone. To już drugi raz. Drugi raz, jak jest legendarny skin z Gemstone'em. Kozacko. I Craftbag. Ty no super, kurczę, fajnie dropi z tego. Całkiem miło. To jest fajny skin, to Zilana. Zilana ostatnio się popularny robi. Na supporcie, a nawet na midzie. Jako tak działa. Lisinek. Są fajniejsze skiny. O, super skin. Żadnego nie było jeszcze tego... Tego super duper, nie? Jakie DJ Sony czy coś. Ciekawe, czy wyleci. Come on. Lollipopi, mech. A Popi też trochę wraca do mety. Mech. O, spoko. Niedługo wychodzi Mafia Brown w ogóle. Bardzo fajny skin, podoba mi się. No chyba ja widziałem. Ładniutki. Chwila. Support orb ma OK? Ma OK na supporcie, nigdy nie był jakoś bardzo metowy. Owszem, zdarzało się, ale... Coś tutaj chyba poknacili akurat. Korki, OK. O, to jest bardzo fajny skin. Podoba mi się on. Jest mega. Choć Wiktorem nie gram niestety. A ostatnio też zaczynałem coś nim grać. O nie. To on jest legendarny w ogóle? Ten Teemo? Nie wiedziałem. Spoko. To jest też któryś już skin do Jarvana chyba, nie? Trochę się powtarzają. Czy no, postaci się powtarzają. Ale trochę tych skrzynek też było z drugiej strony. Tam Kench, spoko. Tam Kench, uwaga, uwaga. Tam Kench dostaje duże nerfy. Raz w tym patchu. Jutro wrzucę omówienie zmiany na PBA jak coś. Będzie o tym. Właśnie. Także uwaga, Crabbag znowu. I Jarvan znowu. Okej, okay, sporo tych Crabbagów, fajnie. Otworzymy je na samym końcu oczywiście. Kalista. Kalista dostaje jakieś buffy w następnym patchu, z tego co pamiętam. Legendarka kolejna, czwarta chyba już. Nie najgorzej, kolejny Crabbag, świetnie. No, ciekawe czy w tym Crabbagu musi być jakiś właśnie, wiecie, dobry skin. Gemstone, szósty. Super. Jack Simus. Dziwię, że Jacksa przydzielili do dżungli, a nie do topa. Ale okej. Okay. Katarinka może być. Projektowa. Mech. A też chyba najfajniejsze do Zajry. Trynda. Ostatnio pod AP, często nim grają niby. Kolejny Jarvan, ej, bez jaj. Tyle Jarvanów i tyle fiddlów. Legendarny Draven w parze. Ale no, dziwi się, że żadnego kurczę tego ultimate skina nie ma. Come on, Riot, bez jaj. To nie jest legendarny? A nie, chyba tylko Lee Sin jest legendarny. Ale okej, to też jest ładny skin. To Jaxa, Gemstonik, bo Crabbag jest zawsze pierwszy, nie? Ja z Gemstone, siódmy. Pożo. Kolejna legendarka, subcio. Ale... No musi być, kurde, no bez jej, że na... Ile tego było? Dużo było tego. Że na tyle... Ani jeden ultimate? Bez jej. Ostatnie pięć, come on, Riot. Crabbag, no okej. Okay. W sumie jeszcze w Crabbagu będzie dodatkowe 60 skinów. Więc okej.
I jeszcze Gemstone 8. Fajnie. I jeszcze jeden Gemstone? Come on, ile Gemstone'ów? Kozacko. Andrea Calaca. Okej. Okay. 9 Gemstone'ów. To jest ok. A jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. A, ach. 9 Gemstone'ów. 10 Crab Bag'ów. Nie, 9, bo był jeden, prawda? Chyba był jeden, jak mi się wydaje. Czyli 9 tego, 9 tego. Kurde. Okej. Okay. Wydaje mi się, że okej. Okay. Lecimy z bagami. Zobaczmy. Panda Timo. Tego już mieliśmy. Mech. Jezu, jaki najgorszy bug ever. Ale lipa. Dobra, teraz coś lepszego musi być. Nie. 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 A powiedzmy. Okej, okay, epic przynajmniej. Nie, ale lipę sypią tutaj. Co jest? Come on, ej. Powiedzmy, że może być. O, ten skin jest fajny. Nie, mi się podoba. Do Ryza. A teraz okej. Okay. Powiedzmy, że okej. Okay. Tego nie kojarzę w sumie. Legendarka. Okej. Okay. Spoko. Ale z tego, co chyba na razie widzę, nie ma jakichś tam, że musi być jeden skin na jakimś poziomie. Gangster Twitch jest fajny. Nie. A mam w ogóle taka ciekawostka, był ostatnio grany w Korei. Bard, nie. Kurde, słabo się. Słabe te crab bugi. Może to nie są kraby bugi, tylko crab bugi. Bardzo możliwe. Championship baszka fajna. Ramusik, znowu ten bard. To jest fajny akurat Veigar, mi się podoba. Fajny Nocturne. Średni Nasus. Dobra, połowa bugów jest. Jedna legendarka tylko z nich była. No coś lepszego, coś lepszego. Come on. To jest chyba najfajniejszy skin do Singeda. Moim zdaniem. Spoko. Legendarka. Okej. Okay. Jakiś kijowy Garen. Czemu nie masz żadnego Ultimate'a? To fajny skin. Nie. Nie. Fajnie. To też był chyba akurat fajnie do Galio. Też nie, kurde. No, jeden Ultimate chociaż. No bez jej. Nie. 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 A już Blitzcrank był chyba Riotowy, nie? Dwa ostatnie. Riot, please. Fajny skin akurat. Nie. 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 Ale lipne skiny, kurde, z tych bugów. Ostatni. No, może być, powiedzmy. Nie. Przynajmniej epic. Nie. O, to jest kozacki skin. To jest bardzo fajny skin. No i ostatni. Ostatni skin. W tym openingu. Ultimate, dawaj. To nie jest Ultimate. Dobra, podsumujmy sobie. Co i jak tutaj. Ile legendarek? 7, 9. 9 legendarek. 9 legendarek na 900 zł. No, czy ja wiem? Żadnego Ultimate'a, żadnego tego Mythic. Kurde. Fajnie, że Gemstone'ów 9. To jest, wydaje mi się, że spory akurat plus. Tutaj spoczko. Ale mogło być lepiej z tymi skinami, no, Riot Games. Mogło być lepiej. To wydaje mi się, że tych epików całkiem sporo chyba podrobiło. Więc trochę będzie z tego esencji przynajmniej. To jest jakiś plus. Ale trochę też fajnie skiny są wpadły akurat. Więc będzie co robić, myślę. Tylko kwestia, czym tutaj gościu gra. Tego nie jestem pewny. Dobra, tyle. Tyle, proszę Państwa. Fajnie było jeszcze. Kurczę, mogłem sobie.
zapisywać, z której kulki wypadło najwięcej crab bugów albo gemstone'ów. Ale no to jest losowość. Wątpię, żeby to miało znaczenie. Po prostu każdy ma taki sam procent szans i tyle. Także dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie. Życzę Wam miłego dnia. Bye bye.